Musieli nas trochę wystopować, Ania Świątrzak jest razem z nami, bo zaczęliśmy gadać, 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 jakbyśmy przegadały wszystkie tematy jeszcze przed rozpoczęciem naszego nagrania. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry Kasiu. No, taki klimat w studiu, że się cały czas chce rozmawiać. I fajnie, no to jest, słuchaj, pomiędzy okay. wersami, mam nadzieję, że pomiędzy dużo różnych słów padnie, jeszcze wiele tematów po drodze wyjdzie. Aniu, twój kolejny krążek wyszedł, ukazał się już w listopadzie 2022, ale on sukcesywnie do nas wraca. Który utwór jest ci najbliższy? Och, to trudne pytanie, choć nie właściwie to wcale nie. Ja naprawdę jestem bardzo wielką fanką piosenki z każdą chwilą, złą, tą uh -huh. taką, którą chyba naj, najbardziej rozpoznawalną z tego albumu. Ze względu właśnie na, na treści, które, które niesie, bardzo się no bardzo są moje, i, i, i to ta jakaś taka prostota przekazu moje serce zawsze porusza, jak słucham muzyki. I, i z z się też Muszę się zapytać, bo oczywiście nie pyta się autora o interpretację, bo każdy może sobie interpretować i odnosić pewne wątki jakby do siebie, ale co dla ciebie tam jest najbliższe. Muszę trochę taką dłuższą historię do tego opowiedzieć, bo autorem tekstu i muzyki jest Robert Kurpisz, mój kolega z zespołu, we, we troje tworzymy ten zespół, jeszcze z Piotrkiem Aleksandrowiczem i Nie tak naprawdę... Nie się od trójki, też rozmawiałyśmy o tym. To jest po prostu taka już trójca i to zawsze dwóch mężczyzn i ja tam gdzieś po środku, także <laughs> projekt Anka również tak wygląda osobowo. Ale faktycznie to była pierwsza taka rzecz, którą po naszym poznaniu się i spędzaniu naprawdę Miliarda godzin na rozmów takich o życiu, a że już właśnie tacy jesteśmy wszyscy 40 plus to jakoś tak tych wniosków i refleksji coraz więcej. <grym> I one są fajne. I mam wrażenie, że piosenka z każdą chwilą złą trochę mówi o takim, i myślę, że to było też inspiracją dla Roberta. Chciałam powiedzieć, kiedy przyjrzał się mojemu życiu, mam nadzieję, że nie tylko, ale faktycznie do takiego niepoddawania się niekoniecznie. Poprawiamy koronę i, i, i do przodu. Tylko po prostu takiego pożycia sobie i takiego, takiego, takiej chęci do tego, żeby niekoniecznie jakoś bohatersko i z flagą w dłoni wstawać, ale po prostu, żeby wstać i przeżyć kolejny dzień i dać sobie szansę, swoim marzeniom, swoim pragnieniom i wszystkim dookoła. Więc dlatego chyba ta piosenka dla mnie ma takie duże znaczenie do tej pory. Jak opowiadasz, to wcale się nie dziwię, że akurat ta piosenka, chociaż inne też bym znalazła na tej liście, ponieważ no, miałaś wiele różnych, bym powiedziała, wzlotów i upadków. Ja wiem, że w wielu różnych wywiadach jakby trudno odciąć się, nawet nie wiem, czy chcesz, od mhm. zespołu ich troje, w sensie mówię postaci i tam Twojego mocnego, artystycznego akcentu właśnie w tym zespole, ponieważ, i tu zacznijmy tą podróż od, od tego, no, byłaś na takim olimpie, Potem. Nie wiem, czy to jest zbyt dosadne, ale zostałaś wyrzucona trochę jakby na brzeg i zdarzyła się zupełnie z inną rzeczywistością. Jaka jest Ania? Jak wyszła, weszła na ten brzeg, zobaczyła, że ten świat wygląda zupełnie inaczej? Jakie miałaś przemyślenia, jakie masz z perspektywy czasu? Ja troszeczkę się już pogrzałam bo w tej popularności i w tej jasności zespołu Ich Troje, bo to był rok 2003. To już było dwa lata po takim ogromnym boomie. Myśmy nadal grali dużo koncertów. Natomiast to już był ten taki jakby krok następny. Więc dla mnie oczywiście to i tak było. Mam wrażenie, że przeżyłam jedną z największych przygód w ogóle muzycznych w swoim życiu nawet właśnie wspomniany przez ciebie ten blicht i to, to, że, że wszędzie się drzwi otwierają i, i latamy po świecie i gramy wszędzie koncerty i tam, gdzie spotykamy Polaków, tam oczywiście wszyscy wiedzą, kim jest ten jego mość w ryżych tutaj kłaczkach. Wiem, że się Michał za to pogniewa. Tak, Michał, to celowo. Nie, żartuję sobie oczywiście, żartuję sobie takie, robimy przykusy. Natomiast ym, ja się zawsze niewygodnie czułam z tym takim byciem z przodu. Jeszcze potem, jako... Pani Wiśniewska, zostając żoną Michała, to było dla mnie, to były ciężkie buty do noszenia na co dzień, przyznam szczerze i ta popularność, czasami mi się... Zatrzymajmy się, mhm. może nie wszyscy też czytali wcześniejsze wywiary z Tobą, ale mhm. ciężkie buty, dlaczego? Ja miałam wrażenie, że popularność, jeszcze warto o tym wspomnieć, bo to były lata takie, w których budziły się do życia te prasa, na takim kiepskim Europie, papierze no, wydawana portale y, internetowe i przede wszystkim to, że ludzie nagle zostali postawieni wszyscy, my do tego co myślisz, co sądzisz, podziel się z nami, napisz swoją opinię. No, to jak ludzie zaczęli pisać, co naprawdę myślą, to się zrobiło momentami bardzo nieprzyjemnie. Ja mam wrażenie, myśmy z Michałem prowadzili bloga, który miał ogromną ilość wejść, chyba jednym z pierwszych takich blogów pisanych przez osoby Publiczne, czy, czy, czy muzyków, nawet trudno mi powiedzieć. W każdym razie mieliśmy tam zasięgi ogromne dzisiejszym językiem mówiąc, bardzo wielu odwiedzających, ale tam się toczyły bitwy, wojny, kto jest lepszym wokalistą, wokalistką, a czy ta pani tu powinna, a czy, ten pan? A czy ta piosenka, a czy nie ta piosenka. To było tak zaciekłe i zajadłe, że ja się mam wrażenie, że tym nie mieszczę. Wiesz, i jakby ten cały. Ta, no, Okej, okay, moje doświadczenia tego blichtru są bardzo złe. Nigdy w życiu nie chciałabym tego powtórzyć. I dlatego, że mam wrażenie, że właśnie to okrada z takiej naiwnej, może naiwnej, to niepotrzebnie może to nazwam, ale z takiego po prostu drugiego człowieka, tego kontaktu, tego przeżywania w muzy, jakiegoś takiego zderzenia, I nie mówię o tym, że śpiewasz piosenkę i wszyscy ją kochają, tylko jakiejś takiej płaszczyzny, innej płaszczyzny do rozmowy, niż to, czy masz włosy blond, czy masz tu krzywego zęba, a tutaj jesteś troszkę grubsza, czy, 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 czy szczuplejsza. Ja w ogóle jakoś tego po prostu nie dźwignęłam. Ja też pochodzę na co dzień z, z niewielkiej miejscowości na Śląsku, chociaż dzisiaj wszyscy lubliniczanie teraz mają za złe, bo to jest 30 tysięcy mieszkańców, to nie jest mała miejscowość. Z doświadczenia mówię, nie jestem bardzo dumna, że, 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 że tam właśnie moja rodzina mieszka, i też miałam okazję tam kilka lat pomieszkać. Ale mm, więc, jakby znowu, ta, taka prostota, wiesz, ja robię to, opowiadam ci o tym, mówię, o fajnie, ja robię to. Jakoś taki ten rodzaj relacji. Mam wrażenie, że ten blicht i to trochę udawanie, po prostu tak jak kiluje to przy samych... Ja miałam takie wrażenie właśnie te parę lat wcześniej. Dziś o tym inaczej myślę też, no mam trochę więcej lat i trochę więcej doświadczeń i pewnie z jakichś rzeczy już jestem w stanie zrezygnować, żebyś się tym tak aż bardzo nie przejmować. Ale mam wrażenie, że to mnie okradło z czegoś najważniejszego, czyli właśnie z ludzi, z, tego, z, tego, z tej relacji takiej człowiek człowiek o. W jednym z wiarów powiedziałaś, że właśnie to nazwisko Michała Wiśniewskiego, to, że byłaś jego żoną, wręcz zamykało ci drzwi, żebyś mogła postawić kolejny krok już swoją nogą, a dwiema, że tak powiem, nogami i postawić tylko i wyłącznie na siebie. Tak, ja po mojej przygodzie właśnie i pracy jako chórzystki z wieloma artystami, kiedy dostałam propozycję przyjścia do Ich Troje, to radziłam się wielu moich kolegów, czy to dobry ruch i w ogóle, czy, czy, czy w ogóle w to wchodzić, zwłaszcza tych takich, którym naprawdę ufałam, że wiedzą, znają też mnie, moje serce, moje jakby marzenia i, no i taki zespół jak Ich Troje już wtedy trochę wyklęty, no, bo mm, ja pierwszy raz usłyszałam w bardzo komercyjnej stacji piosenkę Powiedz, ale potem jakoś się wszyscy zaczęli z tego wycofywać i zespół ich Troje był tym takim, takim, takim trochę zgniłym jajkiem, wiesz też? To, to, to nie jest prawdziwa muzyka, to jest jakieś takie, takie średnie, tam nikt nie umie śpiewać, grać i w ogóle nie wiadomo, co to jest za zjawisko. Myślę, że naprawdę niesprawiedliwie. My gramy do tej pory, do tej, też pewnie dojdziemy, dlaczego mówię, że gramy nadal. Koncerty pół godziny, to jest naprawdę takie wymagające i warsztatowo, i w każdej innej mierze show. Natomiast bardzo szybko zespół został wyklęty jakby z takiego mainstreamu i mimo tego, że sięgał szczytu, nadal uważam, że chyba nikt już nie powtórzył takiego sukcesu na wielu płaszczyznach marketingowego i każdego innego w Polsce. To jednak um, moje dołączenie do tego spowodowało, że nawet moi przyjaciele czy znajomi, z którymi wspólnie stawaliśmy na scenie, mikrofon w mikrofon, tak. Niektórzy do tej pory mi wcześniej mówią, wyobraź sobie, tak. Minęło 20 lat, a nadal jest takie, no, takie. Czyli dalej Więc płacisz cenę. Płacę trochę to jest, To jest bardzo dziwne, bo, bo no ale my chyba ta, tak trochę mamy, że jak coś tam. Najlepiej to właśnie gdzieś tam, jakaś muzyka alternatywna, on od razu. Jakby przysparza takiego, takiej łatki, że to jest ta, ta, ta lepsza, taka fajniejsza. Nie rozumiem tego, tego zabiegu i myślę, że to jest. Dlatego tego zaczęłam się, że to jest jakby powód, dla którego jakbym przedstawiła się, że jestem Ania Świątrzek z zespołu ich troje, to może by niektóre drzwi. W mediach czy gdzie indziej byłyby zamknięte. No nie weźmy takiej muzyki, nie przysłuchując żadnych innych projektów muzycznych, tej płyty czy poprzedniej, czy jakiejkolwiek innej, od razu byłaby to mm. sytuacja spalona. Ja tego nie do końca um, znaczy, no Przyjmuję taki, taki, taki stan rzeczy. Ale idziesz na przekór, ponieważ chyba Idę. nie zdarzyła się taka sytuacja, żebyś na przykład, żeby w Polsce nagrano piosenkę. Mówię o dwóch byłych żonach, żeby nagrały utwór razem. Tak się zastanawiałam, z czego to wynikało, czy właśnie z kolejnego wkroczenia na tą drogę artystyczną, czy trochę dania pszczeczkowi Michałowi, Michałowi. Um, albo może z jakichś jeszcze innych pobudek, lekko, nie wiem, może złośliwych. Nie, 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 broń Boże. To się faktycznie złożyło moje, nasze nagrywanie płyty z tym, że wówczas młodsza córka Vivi zaczęła tańczyć. I to jest bardzo w ogóle prozaiczna i przyziemna historia. Zaczęła tańczyć u, u Marty, u Mandaryny w jej szkole tańca. Tam zresztą ze swoim rodzeństwem, więc jakoś tak się czuła zaopiekowana. I my zaczęłyśmy po prostu spędzać ze sobą więcej czasu. Ja wiem co Marta robi na co dzień, bardzo ją też bardzo jej kibicuję. Wiem też jakby jak działa, co ma w głowie I, i to nas bardzo jakoś tak połączyło od takich rozmów matczynych przy kawie. No wiesz, bo dzisiaj a moja córka a mój syn. skończyło się na tym, że ja mówię Marta, ja nagrywam płytę i pomyślałam sobie, że w końcu nie ja byłam trochę zaskoczona też możliwościami Martyn, wokalnymi. Jakoś tak wcześniej nie wiem, naprawdę nie było okazji. Ja mówię, spróbujmy nagrać coś razem. I przyjąłem z tym pomysłem do, do chłopaków, do Roberta, Robert mówi: świetny pomysł. Powstała piosenka, Robert nam zaproponował i tekst, i w ogóle nagle zaczął się tam jeszcze do tego coś swojego dokładać. Okazało się, że. że że Marta w ogóle pokocha ten pomysł, mówi, to jest w ogóle super, bardzo się z tego powodu cieszę i absolutnie nie, nie, nie na przekór Michałowi, zresztą e, Michał też tutaj i swoje błogosławieństwo, i gdzieś tam piątkę z nami przybił, bo, e, bo to jest trochę tak, że my chyba obie mamy, tak. No Marta e, jeszcze inaczej, bo nawet krócej była żoną, ale mamy takie poczucie, że czasami cały świat obok. E, Przykleił nam już tą łatkę dawno, i mimo tego, że to jest kilka lat naszego życia, to już tak i dawno na zawsze już, jest. I minęło już, dawno. I już, i już minęło, przecież jestem, jesteśmy 12 lat po rozwodzie, więc naprawdę już bardzo, bardzo dużo czasu minęło. Marta jeszcze dłużej, więc żadnych tu absolutnie prywatnych wycieczek nie było, a nam jakoś tak kliknęło i, i, i tak fajnie, zresztą potem mieliśmy ogromny ubaw, nagry, nagrywając teledysk do tej piosenki. Więc ja myślę sobie, że y, nam pomogło to w ogóle się i y, tak jakby dało pretekst do, do jakichś takich głębszych rozmów w ogóle y, y, o życiu. Jak to się żyje w rodzinie patchworkowej? Ale w rodzinie paczłorkowej akurat z Michałem Wiśniewskim, bo co mhm. innego jest, jak jest jeszcze jedna żona i na przykład są dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa. Mhm. Tutaj jest dosyć taka, bym powiedziała, niestandardowa jak na, na, na warunki polskie sytuacja. To nie jest standard. Ja bym nigdy nie, nie, nikomu nie poradziła ani mhm. jakby nadal mam w głowie, że naprawdę najlepiej drodzy Państwo, jeden mąż, jedna żona, to jest najbardziej i najbardziej idealny jakby taki układ, który też pomaga nam wszystkim gdzieś tutaj tak w jakiś zdrowy sposób. Też myślę z perspektywy, perspektywy dzieci. A ty mnie zdziwiłaś tą odpowiedzią, bo myślałam, że powiesz w drugą stronę, że to wszystko można... Nie, Nie wszystko ja powietrzeć. patrzę na Patchwork jako taką no, sytuację, mm, ja w ogóle jestem zwolenniczką racji, inaczej, relacji niż racji. O, tak to chciałam powiedzieć. I rodzina patchworkowa jest dla mnie takim wypa taką wypadkową, jakby tego, że to trzeba jakoś poukładać, żebyśmy się wszyscy w miarę możliwości dobrze w tym czuli, bo, no bo najgorzej to gdzieś wylądować w takim miejscu, gdzie jest napięcie, gdzie jest wieczna awantura, gdzie jest wieczne niewybaczenie i jakiś taki wieczny brak szansy na to, żeby żeby przez wiele, wiele lat utrzymywać taki, taki stan, gdzie nie wiem ze sobą ktoś nie rozmawia, czy się nienawidzi wręcz. Myślę, że to jest o wiele bardziej wyniszczające, ale dla mnie jakby to, czego ja uczę moich, moich dzieci, to że no to nie jest standard. I ja w życiu nie zgodzę się na to, że to jest taki znak czasu i to tak po prostu musi być. Wcale nie. Ja bym jednak zawalczyła i zrobiła wszystko, żeby móc... Oczywiście nie wchodzę za głęboko, bo są też różne sytuacje. I ja, broń Boże, nie chcę jakiejś tam jednej kliszy do, do, wszystkich, do każdej z tych sytuacji włożyć. Ale, ale patchwork, czy to, co my mamy, to jest jakby jedyne, co nam się przy wysiłku, nie małym wysiłku, pewnie każdego z nas po trochu, Taki układ, który pozwala nam po prostu ze sobą być, móc rozmawiać, widywać się. Oczywiście też przy jakiejś tam higienie, my naprawdę nie siadamy przy jednym wielkim stole i, i, i ze sobą, ze względów, ja to tak nazywam, higienicznych, ale każdy dom powinien mieć cztery ściany i drzwi, i, i jakby swoją lodówkę, swoją sypialnię i, 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 i inne pokoje, więc ta, te przestrzenie są bardzo ważne. Ale no ponieważ jesteśmy tak połączeni, tak to się porobiło i, i, i dzisiaj to już jest naprawdę spory, spory, spory zasięg ma nasza, nasza rodzina, to przy możliwościach jakie, jakie, jakie mamy, po prostu chcieliśmy zbudować coś, znaczy chcieliśmy, to nie było też na rady, po prostu to gdzieś tak w praniu nam i wspólnym wysiłkiem wyszło takie właśnie stowarzyszenie, które gdzie myślę, że się szanujemy, że obserwujemy się nawzajem. Nie wiem, czy podzielamy nasze decyzje, nie dyskutujemy o tym. To nie jest tak, jak mówię, rodzina, która potem wieczorami siada i się zastanawia, co kto zrobił, dlaczego, gdzie może sobie pomóc. Ale myślę, i to jest taka rzecz, którą zwykle widzę w naszych dzieciach, że naprawdę, gdyby coś się wydarzyło, to myślę, że możemy na siebie liczyć. Gdyby jakieś tam ten, ten jedno ogniwo gdzieś tam osłabło, to myślę, że, że jesteśmy w stanie sobie się tutaj spiąć i, i sobie pomóc. I to jest chyba największy taki taka wygrana tych, tych wszystkich takich perturbacji wieloletnich. Pytam się o to, czy był taki moment, albo może jakiś okres taki szczególny, kiedy ty oswoiłaś się z tą myślą tego patchworku, a może nawet i większego wiesz, patchworku i też zdałaś sobie sprawę, że może są jakieś wtedy inne metody wiesz, wychowania dzieci albo zwrócenia uwagi na inne, inne rzeczy. Czy wychowanie dzieci w rodzinie, czy paczłorkowej, czy takiej, gdzie mama z tatą ze sobą nie mieszkają, jest szalenie trudne? Bo no my też, to nie jest tajemnicą, z Michałem różnimy się w wielu, jakby w ogóle, w postrzeganiu i świata, i też tego. Znaczy, ogólnie oczywiście kochamy nasze dzieci to jest jakby wspólny mianownik, i, i bardzo się z tego powodu cieszę, bo to też różnie bywa, ale, ale tutaj chyba mamy ten wspólny mianownik. Natomiast. Jakby metody mamy różne, i często się, może nie często, ale czasem się zastanawiam, mówię, matko, ktoś byli razem, mieli taką decyzję wspólnie podjąć. Ja nie chyba bym oszalała w ogóle, więc, więc na pewno to jest. To jest bardziej stanowczy. Oj, Michał. Tylko, że to jest taka stanowczość. No, nie nie zaskoczyłaś. Tak, Michał jest stanowczy, ale taki, stanow, taka stanowczość, która czasami nie znosi sprzeciwu. Ja jestem stanowczy, ale potrafię negocjować. Chociaż nie wiem, czy on by powiedział to samo. No, dziewczynki na co dzień mieszkają ze mną, więc, jakby wiadomo, że ten większy wpływ i, i częstotliwość podejmowania decyzji takich codziennych spoczywa na moich barkach. I ja nie, 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 nie w każdej sprawie dzwonię do Michała i się nie naradzamy tutaj wspólnie. Ale jak się coś dzieje, no to Michał uczestniczy. Zresztą dziewczyny są też, też w takim wieku, że mają kontakt z tatą i, i o niektórych mhm. sprawach rozmawiają tylko oni. I ja myślę, że to jest jak najbardziej okej. Jak najbardziej okay. Ale wracając do Twojego pytania, myślę sobie, Kasiu, że to jest. Dlatego ja przez patchwork nie, to nie jest jakaś moja. Wiesz, dlatego ja tego nawet tego słowa przez wiele lat nie lubię, chyba nadal. Nie lubiłam i nadal nie lubię. Bo dla mnie to jest jakieś takie taka pieczątka, no tak też można, no nie, to ja, ja mówię, to jest jakby taka tylko tratwa, dlatego żeby to wszystko miało ręce i nogi i pozwalało nam tutaj trzymać zdrowe relacje ze sobą, ale yy... Ten, mhm. Pytam o to jeszcze trochę wracając, tak, bo tak, tak, tak. to też jest jakby ciekawe. No bo Michał miał, miał już wcześniej pierwszą żonę, gdzie też miał dzieci. Rozumiem, że ja wiem, że uczucie jest tak silne i tak dalej, że tego się nie kalkuluje, bo jakby się kalkulowało, to wiele decyzji pewnie by się nie podjęło. Czy z perspektywy czasu żałujesz pewnych decyzji? Nie mówię absolutnie o Twoich dzieciach, mhm. tylko w kontekście właśnie tego, że wolałabyś mieć tego mężczyznę tylko i wyłącznie dla siebie, to jeszcze, ojca, dzieci. Tak, tak to jeszcze inaczej nie? odpowiem, że bo rozmawiamy o ty, ty, tych relacjach rodzinnych. Trzeba pamiętać, że tutaj coś, czego większość pewnie z, z nas w ogóle nie bierze pod uwagę, ale w naszym wypadku ta medialność i takie upublicznienie wszystkich nas i tego, jak żyjemy, jak wyglądamy i co robimy, yy, w moim przekonaniu wykonało bardzo złą robotę i nadal czasami wykonuje, choć dzisiaj już no, nasze dzieci to w ogóle mam wrażenie, że tak z przymrużeniem oka większość, czy to poważne, media, czy niepoważne, tak przyjmują to, co tam te interpretacje wszystkich, którzy tam chcą coś odkryć z, z, z fryzury albo z tym, kto się z kim spotyka, albo gdzie wyszedł, albo jaki film zobaczył. Ja robię sobie te wycieczki i potem zapominam po prostu o czym. Że tak się zasłuchałam co... teraz w, ciebie, w to, co mówisz, że, że zgubiłam też wątek. Bo rozmawiając w ogóle o takich sytuacjach rodzinnych, czy nawet pytania, które zadajesz, mają jakieś tak inne i, 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 i daleko sięgające korzenie, że dlatego ja czasami sięgam do jakiejś tam przeszłości. To, to tak, trzeba pewne rzeczy gdzieś tam wytłumaczyć, żeby też być odpowiednio pewnie zrozumianym, albo sięgnąć się trochę głębiej. Ale no, pytam o tą, tą, wiem, że tego słowa nie lubi, że powiedziała się mm -hmm. poczłorkową e, rodzinę. U was e, to jest e, jeszcze w innym standardzie ta, e, e, ta rodzina. Ale bo to wiele osób czy wiele rodzin mierzy się z podobnymi dylematami, chociażby właśnie przez pryzmat wychowania dzieci mhm. i poradzenia sobie ze swoimi emocjami, żeby te emocje nie przenieść na dzieci. No, rzadko jest sytuacja taka, że rozstajemy się w całkowitej zgodzie. Zawsze ktoś ma większy mniejszy żal do kogoś, więc potrzeba naprawdę czasami dużo czasu, żeby to sobie w tej swojej głowie gdzieś poukładać i przepracować wiesz, pewne, pewne emocje. Dzieci, Rozmawiałaś o tym z dziećmi? Wiele razy, wiele razy rozmawialiśmy na temat i naszego rozstania i powodów. Zresztą dzieci oczywiście w pewnym wieku, dziewczynki były mało, bo jak się rozwodziliśmy to Eti miała 4 latka, a 2,5 roku miała Vivi, więc Vivi w ogóle niewiele pamięta. Oczywiście, internet tutaj służył pomocą, bo tak jak mówię, całą naszą przeszłość można gdzieś tam pooglądać, więc ona też miała taki moment, kiedy, kiedy to wszystko gdzieś obejrzała bez względu na, na, na to, o czym my opowiadaliśmy. Um, ja powiem coś, co, co może trochę dziwnie zabrzmi, ale przynajmniej u mnie tak to wyglądało, że, znaczy inaczej, jak się w kimś. Ja, zakochaliśmy się. Ja. Straciłam głowę zupełnie dla Michała. Naprawdę wierzyłam, A że. A nikt ci jest... tam nie mówił, ale słuchaj, no zobacz, jak on się rozstawał z poprzednimi kobietami. Że może nie warto, Ania, no nie masz jeszcze dzieci. Wiesz, co w ogóle to ja wręcz wtedy miałam wrażenie, że ja tutaj właśnie jestem tą, która ma tak otoczyć tą opieką i jakoś zrozumieć wreszcie niezrozumianego tutaj człowieka, artystę, mentora i w ogóle. Nie, nie mają, wiem, trochę, trochę próbuję tutaj do tych emocji wrócić. Ale jedno jest pewne, ja naprawdę nie zakładałam, że to jest jakaś tam y, chwila, pobędziemy razem, zobaczymy jak będzie, czy się uda, czy się nie uda. W ogóle nie. No, zamykam oczy i idę, kocham, jestem kochana, więc y, pewnie no, większość z nas jest się chyba w stanie w takim w, 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 odnieść do takiego, do, do takiego gdzieś tam stanu, stanu no. chyba duszy w ogóle. I to nasze rozstanie też spowodowało, że ja Wiele miesięcy, bo najpierw to były miesiące, nosiłam takie niezagojone rany po prostu. Mimo tego, że o tym, że odchodzę, to była moja decyzja, ale czułam, że doszłam do ściany po prostu, że tu się już więcej jakby nic nie, nie wydarzy. Zresztą Michał sam o tym mówi publicznie, więc, więc też mogę tego argumentu użyć, że ja kiedyś powiedziałam, że jedyną rzeczą, która może spowodować jakieś tam. I jakąś tam rozłąkę, to będzie coś, co jest poza mną i poza nim, czyli alkohol, czyli coś, z, kim, z czym sobie jeszcze nikt nie poradził i, i dla mnie to, 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 to była jakby ta najważniejsza rzecz. Mówię, pozwalam sobie o tym mówić, bo Michał sam o tym, sam o tym opowiada. Um. Tyle tylko, że dla mnie to my, bo teraz mogę wreszcie gdzieś wrócić też do tego wątku, że my nadal gramy. Nadal ze sobą spotykamy się na, scenę, mając tego, na scenie, mając tego ogromną frajdę. oprócz tego, że gdzieś tam fani też dostali jakąś taką dwa lata temu, taki gdzieś w, w prezencie, tą naszą wspólną płytę ich troje jeszcze taką dziesiąte album, jakby który zwieńczył chyba wydawnictwa takie standardowe i tradycyjne. Natomiast zajęło mi to naprawdę dużo czasu. To się pojawiło 10 lat, czy tam 9 lat po tym wszystkim, więc to dlatego mówię, że cena jest tego, żeby sobie pożyć w rodzinie poczwarkowej, cena jest tego, żeby stanąć i, i móc się nawzajem wspierać, bo to nie, nie było gdzieś na zimno oszacowane, że teraz to będziemy tu razem, a teraz będziemy tu razem, a teraz już nie będziemy, a teraz sobie popracujemy razem. To to, to wszystko scenariusz pisało życie i naprawdę życie pisało krwią i emocją każdego z nas, więc. Pytanie jeszcze o tym tak. taki wiesz, schodząc już na takie bardzo praktyczne i przyziemne tematy, jak poukładać nawet ten swój grafik, bo czasami przy dwóch rodzinach jest trudno. A każdy zabiega o pewną uwagę kogoś, szczególnie chodzi o dzieciaków, prawda? No chcemy mieć tych rodziców porówno mniej więcej dla siebie. Dla mnie było najważniejsze, to i nadal myślę sobie, że to jest i to dobry owoc wydał, jednak Mimo wszystko myślę, zaraz powiem dlaczego, mimo wszystko, że to nie była opieka naprzemienna. Ja miałam ogromne przekonanie, że dzieci muszą mieć po prostu jeden dom i odwiedzać drugiego rodzica bez względu na uczucia i te wszystkie inne rzeczy, i jakby zabieganie o to, żeby oboje rodzice, rodziców uczestniczyło w wychowaniu. No bo to no, nie, nie może być trochę. Znaczy ja sobie przynajmniej tak, patrząc na moje dziewczyny, wyszłam z takiego założenia, i wiedziałam od samego początku, że bardzo chciałam, żeby to było. Właśnie w ten sposób zorganizowane, Michał jakby też przystał na, taki, na, 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 na taką sytuację, więc technicznie tak to dosłownie wyglądało. Wymagało to od nas o tyle pracy, jakiegoś takiego wysiłku, że oboje koncertowaliśmy. Koncerty zwykle się odbywają w weekendy, więc dopóki dziewczynki były w przedszkolu, to było to dosyć łatwe. Jak już się zaczęła szkoła, to było to trochę trudniej i naprawdę Dlatego znowu powiem o tym, że to wymaga jakiegoś takiego porozumienia, jakiegoś zrozumienia też potrzeb dzieci, żeby sobie tę techniczną stronę takiego wychowania ogarnąć. No, nam się udało i myślę, że, że, że nadal udaje. No, dzisiaj dzieci są już w takim wieku, że, że często po prostu same, czy, czy po prostu dołączają do naszych wspólnych jakichś wyjazdów na trasy, czy więc jakby już same sobie dozują te, te potrzeby, wizyty, czy u taty, czy, czy, no, mówię, mieszkają ze mną cały czas, więc jakby tam, tam jest ich baza. Wierzyłam i ciągle wierzę, że każdy z nas w życiu potrzebuje jakichś takich kotwicy, a kotwic z kilku w życiu, takich rzeczy, które się po prostu nie zmieniają, nawet gdyby dookoła wszystko miało się pozmieniać więc, więc tak, tak, tak ja to układałam. Czy nie miałeś czasami takiego momentu, może czasami nawet jakiejś takiej złości, Michał? Koniec już, bez już kolejnych dzieci, bo ile można gdzieś powiększać i powiększać rodzinę? No tak, nawet mieliśmy chyba kilka takich rozmów. Oczywiście, bardzo, tak na takim bardzo luźnym, luźnej stopie, bo, bo nadal no. No to jest Staram się szanować oczywiście. jakby to i, i gdzieś tam myślę, że nam działa to dlatego, że, że, że każda z tych rodzin jest jednak oddzielną i te decyzje, które podejmuje są tylko ich i tylko oni wiedzą dlaczego są takie, a nie inne. E, aczkolwiek, wiesz, no t, trudno mi powiedzieć, ja e, z moim mężem mieliśmy taki moment, kiedy myśleliśmy o tym, żeby może jeszcze powiększyć naszą rodzinę, ale przyznam szczerze, że o ile Wydaje się, i tak to wygląda, że jak są dzieci małe, to, to one wymagają taki, tak bardzo absorbują, i w zasadzie trzeba ani zawodowo się specjalnie wtedy człowiek jakoś nie, nie, nie uaktywnia, no bo musi być cały czas z dzieckiem. Ja moje doświadczenia są takie, że odkąd te dzieci moje skończyły, nie wiem, 10-11 lat, to ja tam cały czas muszę być. Cały czas są rozmowy, cały czas są pytania, cały czas są jakieś ważne kwestie do, 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 roz, do rozkminienia, ja Więc Później tym jesteś bardziej potrzebna. Naprawdę tak, i, i, i wiem, że ten czas bardzo. Są wyczulone, moje dziewczyny przynajmniej, na ten jakościowy czas i one już tam byle czym się ich, że tak brzydko powiem, nie, 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 nie zbywa. One potrzebują pogadać, one potrzebują się wypowiedzieć i ja sobie to bardzo cenię. Oczywiście, bo mogłyby stwierdzić, o, no, dziaders, już nie ma o czym rozmawiać, a tutaj i edukują mamy trochę w tym nowoczesnym świecie komunikacji, zwłaszcza, ale też chcą się dowiedzieć, co ja myślę, jakie jest, jakie jest moje zdanie, ale to wymaga dokładnie takiej samej inwestycji, jak w każdą inną relację. Czy jak się zakochujemy, czy jak mamy swojego przyjaciela najlepszego. Po prostu te, te ścieżki tam trzeba wydeptywać i wiecznie do tych drzwi pukać. O te dzieciaki są teraz, Twojej córki, w dosyć trudnym, że tak powiem, momencie, w sensie nastolatek, bo mówiłaś 15 tak. Tak? I, 16 i 16 lat. To jest taki, no bym powiedziała, w, u niektórych nawet hardkorowy hmm. okres, a na pewno bardzo wymagający. Ale chciałam cię o to zapytać jeszcze z punktu widzenia nawet nie twoich dzieci, ale ciebie, czy w tych kolejnych relacjach twojego byłego już męża, to nie miałeś takiego takiej trochę nawet złości na zasadzie okej okay, no już niech idzie w inne relacje każdy może sobie układać życie po swojemu ale już nie powiększajmy nie róbmy większego bałaganu bajzdów w tej naszej całej jak to powiedziałaś stowarzyszeniu czy rodzinie niech już da spokój w sensie dzieci kolejnych? Wiesz, to no ja na pewno wiele takich pytań, czy w ogóle jakichś takich refleksji, to w dużej mierze dotyczy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, dotyczy po prostu dzieci I tego, żeby jakieś takie, jakaś taka stabilizacja się po prostu pojawiła, i to, co się gdzieś udaje wypracować, żeby już trwało. I, I bardzo kibicuję Michałowi i Poli teraz, żeby to po prostu trwało, bo, bo, bo każdy z nas chyba w życiu potrzebuje tego, żeby wrócić do tego samego domu, do, wypłakać się albo ucieszyć się z tym samym mężczyzną, czy też kobietą, czy w ogóle przyjacielem pod rękę. Więc ja na pewno temu, temu kibicuję, ale trudno mi odpowiedzieć, no, wiesz, tak. Wiadomo, wiadomo komuś coś to doradzić. Czy, czy zwłaszcza tego, że no ja mimo wszystko tutaj powiem to zdanie, że, że no, Michał nie ma jakiegoś tutaj. Czekaj, jakby to powiedzieć, ja go wcale nie odbieram jako takiego człowieka, który jest nie wiem, niestabilny emocjonalnie. Nie wiem, jaką on może być, może jakąś lekcję potrzebuje odrobić, czy, czy co zrobić tak samo ze sobą, czy jaką refleksję tam, żeby mu to pomogło, jeżeli to w ogóle jest po jego stronie. Strasznie trudno mi powiedzieć, bo mówię, no, jestem w stanie to wszystko oglądać tylko ze swoich doświadczeń i jakby swoimi oczyma, ale oczami chyba. No, pewnie dwie formy są dozwolone. Nie, nie, bo jestem pohumanistyczna, więc troszeczkę będzie wstyd. A ja z dziewczynami teraz Bytniemy. to mocno prze, przerabiam, więc wiesz, żeby potem nie było mamo. Więc tu mi jest trudno jakoś tak jednoznacznie podpowiedzieć, ale na pewno im jest już tak jakoś spokojniej i stabilniej. Uczepiłam się tej rodziny, to tak dalej w tą rodzinę drnę, bo zaintrygował mnie ten patchwork, o, którym, o który chciałam cię zapytać, funkcjonowanie w takiej rodzinie. Jak to się ma do twojej wiary? Hmm. Nie wiem, jak to się ma do, 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 do mojej wiary to, w sensie, że ja że jedyny mężczyzna że... i tak dalej. To może powiedzmy, do jakiego kościoła należysz? A. Bo nie, nie wszyscy też tu, tu jest, Ja akurat, jeżeli chodzi właśnie o nazewnictwo do jakiego kościoła, do widzę kościoła, bardzo nie? dużo takich przeróżnych w mediach, takich rzeczy, które mnie zastanawiają, nazw i w ogóle jakieś. Ja taki... Przeczytałam taką nazwę, którą niestety nie zapamiętałam. Tak, <laughs> tak, tak. chciałam, żebyś może... to powiedziała. Być może tam było jakieś przekonanie. Może, może dobrze. Nie, nie, nie. W moim życiu wydarzyło się coś e, takiego, co no, też modne, ostatnie słowo, że się nawróciłam. To w zasadzie polega na tym, że polegało w moim życiu na tym, że naprawdę w jakichś takich dosyć smutnych okolicznościach, takiego, że ja jestem z natury osobą, która mocno stąpa po ziemi i, i, i sprawy bierze w swoje ręce. No, ale te właśnie moje ręce okazały się tutaj trochę, trochę, trochę za słabe na, na rzeczy, z którymi przyszło mi się mierzyć. i Gdzieś z jakąś, przy z jakąś ścianą naprawdę um, doświadczyłam jakiejś takiej tak totalnej bezradności, że, 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 że nie wiedziałam, co dalej w ogóle z tym zrobić. I, I nagle doświadczyłam takiego spotkania, jakkolwiek to teraz zabrzmi, po prostu z, z, z Bogiem i z tym, że um, e, że to, że ja jestem na świecie, to, że żyję, że to ma jakby inaczej. Zrozumiałam skąd jestem, po co, dlaczego to wszy te wszystkie rzeczy się wokół mnie dzieją, że jest. Pan Bóg, który jest osobą, nie jest jakąś ideologią, w którym ja wierzę bądź nie wierzę, bo myślę, że dzisiaj większość ludzi pewnie na ulicy by powiedziała: Wierzysz, no wierzę, ale w co? No w sumie to nie do końca wiem. No więc ja wierzyłam w to, że jest Bóg, który mną jest zainteresowany i chce, jego marzeniami dla mnie jest, to jest nawet napisane w, w Biblii, bo to tam znalazłam. Ja nigdy nie pochodzę z rodziny wierzącej, więc jakby nigdy też nie miałam specjalnie jakichś takich doznań, ani jakiegoś takiego, wiesz, jakiegoś fundamentu, na którym mogłabym cokolwiek zbudować, więc wszystko to, co odkrywałam, to co, to, co znalazłam w Biblii, nagle zaczęło po prostu, wiesz, układać moje życie w głowie, ale też decyzje, jakie ja w związku z tym podjęłam. I... Jakie podjęłaś decyzję? Bo to jest ciekawe. Tak, to jest ciekawe. Przede wszystkim podjąłem decyzję, że może jednak nie jestem największym autorytetem i nie, i nie wszystko to, co ja sobie wymyślę, jest najlepsze dla mnie, bo czasami wiemy już dzisiaj, wszyscy o tym mówią, tacy, tacy zadowoleni z tych odkryć, że, że, że jak czasami boli, to może dobrze, że boli, bo wtedy się właśnie rozwijamy, albo jak czasami albo to, co wygląda z pozoru dobrze, wcale takim może się nie okazać, więc jakby to Taka wierność, bo chcę nawiązać do, 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 do twojego pytania, że jednak ta, ta wierność też sobie i jakby szukania też u, u źródła siły, przebaczenia, odpuszczenia czasami rzeczy, albo wręcz po prostu złożenia broni, tak jak w jednym z piosenek, który miałam okazję napisać między innymi właśnie na Ankę na naszą, na naszą płytę. To jest czasami wytrych albo klucz do tego, żeby w ogóle rozpocząć coś kolejnego, że czasami są rzeczy, których nie da się wyjaśnić, czasami są rzeczy, których nie da się tak po prostu rozebrać na, na części pierwszej i powiedzieć: Aha, to ty dlatego wtedy tak się zachowałeś i dlatego to się wydarzyło. No nie, to znowu trochę odpowiadając na wcześniejsze Twoje pytanie, w moim życiu musiał nadejść moment, kiedy ja stwierdziłam: Dobrze, Panie Boże, no ja uwierzyłam, że to. Ty jesteś tym, który prowadzi moje życie i ty wiesz, co jest dla mnie dobre, więc ja używam tych narzędzi, które mi dałeś, jak chociażby właśnie przebaczenie. I ja przebaczam i Michałowi, i sobie, bo czasami też sobie warto powiedzieć, że okej, okay, no może nie dowiozłam, może w czymś po prostu byłam, nie wiem, za, za, za mało rozgarnięta ta, na, na tamten moment, albo po prostu popełniłam błąd. To jest okej, okay, żeby po prostu coś z nas zeszło, żeby coś odpuścić i pójść. Dalej. I dlatego ja jednak myślę sobie, że standard, standard jest trochę inny. Że kiedy dwoje ludzi tworzy rodzinę, to mam wrażenie i też jest gotowych przechodzić przez czasami bardzo trudne rzeczy. To, to takie małżeństwa potem z 20-letnim stażem, nawet jakimiś ranami po drodze albo jakimiś takimi poważnymi. Wiesz, przewrotkami i fikołkami. To nikt nie uwierzy też, że dzisiaj że wszystko jest zawsze w jedną wyznaczącą falą. To jest wielka sinusoida. Dokładnie. A ja myślę, że sam Pan Bóg tego w ogóle w ten sposób nie wymyślił. W sensie to nie chodzi w wiara w Pana Boga i w ogóle, wiesz, życie takim życiem chrześcijańskim, czyli tym, tym co mówił, no wszyscy się odnoszą do dekalogu, ale potem przed Jezus i ten dekalog leciutko zmienił. Gdybyśmy, gdyby, gdyby ktoś był ciekawy, zajrzeć do Nowego Testamentu. To naprawdę, trzymanie się pewnych wartości i zasad, bo że wartości to tak brzmi znowu jak taki, wiesz, obrazki na ścianę, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, powoduje nagle, kiedy zaczynasz żyć tym, to naprawdę zbierasz tego e, owoce. I mam wrażenie, że żyjąc w tym, w tym świecie, no to nie jest życie w slołmo, na boso, na tej takiej łące wiesz, zielonej, tylko wręcz przeciwnie No właśnie zderzamy się, ścieramy się ze sobą, i to jest. Okej okay. i z tym nie ma nic jakby tylko warto jest też wiedzieć po co wstajemy. Dla mnie też odkryciem było to żeby wiedzieć ale to dlaczego ja mam się zmagać, dlaczego mam boleć. Jeżeli ten ból ma służyć temu jak nie wiem operacja wycięcia jakiegoś nie wiem Guza, to i wiem, że ona będzie boleć, że mnie będą musieli pokroić, ale coś y, dzięki temu się wydarzy dobrego, bo, bo usunie coś, co jest, co jest w moim życiu niedobre, albo mi przynosi, nie wiem, nie przynosi nic dobrego w, dla mojego organizmu. To ja tego bólu chcę doświadczyć. Mówię takimi trochę rzeczami, wiesz, być może ogólnikami, ale mam, ja, ja, dopytam, ja tak postrzegam, wiesz. Dopytam, bo na, na tyle, na ile będziesz chciała się, wiesz, otworzyć i powiedzieć, bo no, zawsze są takie momenty, które nas bardziej albo mocniej przy Gniatają. czasami jest to suma różnych oczywiście mhm. wydarzeń. To dotyczyło Twojego życia prywatnego, czy może właśnie życia też artystycznego, tego, że może chciałaś iść bardziej, dalej, szybciej, a może te pokłosie tego, co, co, co się działo po, po rozpadzie małżeństwa. To wszystko, o czym teraz opowiadam, doświadczyłam tego na długo, może na długo to nie, ale kilka, kilka razy zanim przyszłam do zespołu Ich troje. Więc jakby to było, zanim wyszłam za Michała za mąż. Więc to było dla mnie takie odkrycie na pewno związane z moim, z prywatnymi jakimiś rzeczami, z jakimś poczuciem, wiesz, takiego trochę bez sensu. No, dużo pracuję, śpiewam, zarabiam pieniądze, nie wiem, jakoś próbuję się ogarniać, no bo każdy z nas rano wstaje i próbuje coś ogarniać. Tylko tak naprawdę jakby po co? Po co ten, ten, ten wysiłek? Jakby dokąd ma mnie to doprowadzić? A potem na końcu i tak będę lajkować wpisy pod tytułem, że no, tam są takie wiesz, dwa, dwa groby, tak, że ten miał pieniądze, a ten nie miał i w końcu skończyli tak samo. No, ja zawsze czułam i chciałam, żeby w życiu chodziło o coś więcej niż tylko te takie przyziemne rzeczy. i Mimo tego, tak jak powiedziałam wcześniej, że dla mnie ta strefa duchowa w domu akurat rodzinnym nie istniała. Nie wiem, czy nie było potrzeby. Dzisiaj myślę, że gdzieś była może taka właśnie schowana, może właśnie za taką maską, że to jest moja prywatna sprawa, proszę mi tam nie zaglądać. A ja myślę sobie o, w ogóle o, o, o Bogu, o tym wszystkich, o, o całej duchowości, jako bardzo ważną naszą jakimś takim nie wiem czy to mogę powiedzieć częścią życia bo dla mnie to jest, to, to jest najpierw to a potem wszystko inne bo mam wrażenie że właśnie kiedy pana boga postawiam no, na pierwszym miejscu to nagle wszystkie te inne rzeczy zaczęły się układać to wszystko nabrało sensu wiesz te klocki tak jakby wskoczyły tam gdzie miały i i, I nie mam na myśli tego, że mm, przyjęłam jakieś tutaj, aha, nie mogę palić papierosów, nie mogę mówić brzydkie wyrazy. Gdyby o to chodziło, no to pewnie wielu, czy muszę być dobrym człowiekiem, ale co oznacza dobre? Dla, dla kogoś dobre to jest przeprowadzić starszą panią, dla kogoś do, dobre być to jest, nie wiem, wypalić nie trzy, a, a, a dwa papierosy na przykład. Wiesz, to są takie. Więc ja jednak y, zaufałam i dla mnie najtrudniej było poznać najpierw tego Boga, żeby wiedzieć komu zaufać, no ja raczej tak nie mam, że... A ktoś tu musiał ci w tym pomóc? Czy to była jakaś taka... No, tak. ja to... Nie wiem, no, takie właśnie olśnienie, że poszłaś sama. w, w te, Nie, w tym nie, kierunku. nie, no właśnie ja z tej swojej całej kronobronności i takiej, <grytanie> że wszystko ja sama, to czasami sobie myślę, że chyba musiałam się doprowadzić i dojść do takiej ściany, gdzie jakby wszystkie te argumenty zostały mi wytrącone z ręki. Ja już wiedziałam, że dalej nie mogę już sobie poradzić z tym i dlatego to się, to się w moim życiu wydarzyło właśnie w ten sposób, że ja. No, ta historia jest trochę bardziej taka dramatyczna. Nie chcę tego opowiadać ze względu na jakieś tutaj ckliwości, ale też zostało to gdzieś przewołane, było przywoływane medialnie, naprawdę któregoś tam Sylwestra, nie wiem, 90 chyba 9 rok. Po prostu stanęłam na, na, na balkonie i stwierdziłam, już miałam 26-5 lat. I stwierdziłam, że to jest, to jest już, bo ja już dalej nie mogę. już Wszystko dam, już żeby, żeby przyjechać do tej Warszawy, i tutaj się nagle drzwi otworzyły, i tutaj jakieś wygrane festiwale, konkursy. I, I ja z jednej strony to wszystko mam, a w środku mam po prostu zgliszcza już pustkę, samotność, jakieś takie poczucie bez sensu. No i oczywiście rany zadane przez ludzi niewłaściwych, którym za dużo siebie albo za mało, albo. Gdzieś za dużo tych masek, które już tak wiesz, tak się wżarły, że nawet sama chyba nie wiem do końca, kim jestem. I no to był, ja się tak sobie myślę, że sposób pana Boga na mnie. Są ludzie, którzy nie potrzebują wcale gdzieś tam upadać wiesz, na, 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 na dywan. Akurat w moim wypadku to, było, to, to się w ten sposób przemawia. To był 97. A... To był 99. 99. Rok. 99, mm -hmm. 99. Dopiero potem było, było ich troje, prawda, i, i małżeństwo. I potem który to był rok, że znowu tąpnęło to w tobie? No właśnie, przed samym przyjściem do zespołu ich troje, ja stwierdziłam, że okej, okay, już stanęłam mocno. Czytałam Biblię, zrobiłam sobie, stworzy znaczy stworzyłam, wypracowałam albo nie wiem, zbudowałam może oto lepsze słowo, własne przekonania już nie w oparciu o to, co ktoś mi powiedział, czy tam ktoś z ambony, czy tam ktoś z internetu, czy tam jakaś zaufana mi osoba, tylko miałam swoje zbudowane na Biblii. Każdy ma to samo Biblię w domu, tam sobie zbudowałam swoje przekonania na temat tego, kim jest Bóg, kim ja jestem, czego on ode mnie chce i mm. jakby o co to w ogóle kamą. No i jak już się tak trochę wyzbierałam, tu się nagle pojawi, pojawił jakieś tutaj profity. Taki. Program tutaj tu się nagle pojawiło. Nagle zaczęłam się znowu dobrze, dobrze czuć, dobrze miewać. I bardzo szybko niestety wróciłam do, do tego, z czego wyszłam, bo znowu uwierzyłam bardziej w to, że ja mogę. Przecież ja już jestem taka super. I, i, I ponieważ nie do końca te wszystkie marzenia, które ja tam solennie mówiłam Panu Bogu, że no tak, ja bym chciała, ale jeszcze ale z rodziną, z tą i te dzieci i w ogóle to wszystko. I, i, i takie były moje rozmowy z, z Panem Bogiem, bo, bo, bo też wiem, że, że no, najlepiej chyba po prostu mówić do Niego, niż jakimiś takimi się formukami poruszać. W sensie, żeby to była relacja znowu, relacja zbudowana, a nie... Ja wierzę, że Pan Bóg chce mieć z nami relacje, a nie jakieś tłum jakichś obrzędów, obrzędów, czy jakichś takich przeróżnych rytuałów, bo chcę tu tego, co jest w nas i serca, a nie, a, nie, a nie tych wszystkich dookoła tam wydarzeń. No i w oparciu o to, ja sobie już się poczułam na tyle mocna i troszeczkę rozczarowana, że nie wszystko to, co ja sobie myślałam, że tak teraz pójdzie, takie easy going, to będzie, to wcale nie było, ani easy, ani going, więc yy, pomyślałam, że no dobrze, Panie Boże, to Sorry, no jakoś tak nie jestem w stanie dopasować to, co jak żyłam w ten sposób, do tego, co ja tak naprawdę bym chciała, no więc ja cię tutaj zostawiam, a ja wracam na swoje stare śmieci, żeby. Tak trochę z przymrużeniem oka, ale tak najbardziej obrazowo chcę, próbuję wytłumaczyć to, co się faktycznie w moim gdzieś tam głęboko w głowie i sercu wydarzyło. I wróciłam do siebie starej, i wtedy nagle się zaczęło dziać. Ich troje, mąż, dzieci. I wydawałoby się, że w ogóle super i mogłam powiedzieć Panie Boże, Złapałaś no, Pana Boga za, za nogi. No A No, więc kiedy się znowu o tą samą niemalże ścianę rozbiłam kilka lat później, to rany były głębsze, no bo ja tą duchowość miałam uruchomioną już w sobie. Ja, ja już uwierzyłam, i ja wiedziałam, że, 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 że Pan Bóg mnie kocha i chce dla mnie dobrze, a ja go trochę zawiodłam tą swoją decyzją i tym, że jak już się poczułam lepiej, to po prostu poszłam znowu żyć po swojemu. Więc y, odpowiadając, bo dlatego do tego tak zmierzałam i dlatego tak to trochę gęsto opowiedziałam, ale chyba po raz pierwszy. Także, <grytanie> Także chyba naprawdę tutaj jest taki klimat rozmowy. Dziękuję Ci, Kasiu, za to, że jakieś takiej swobody, że, że mogę o tym powiedzieć. Mam, wrażenie, mam nadzieję, że to jest jakoś tak zrozumiałe, to co mówię. Co na to twoje dzieci? I co na to Michał, na temat tego nawrócenia, na temat tego, że opowiadasz o tym, mówisz wprost. Nie mm -hmm. mówię o publicznie, ale mm -hmm. mówisz na pewno wprost w domu o, te, o, o swojej, swojej wierze. Tak, no jeżeli chodzi, moje dzieci są bardzo jakby na, na, na bieżąco z tym, bo, bo też jak były małe, to często je zabierałam ze sobą i, i, i bardzo często o tym rozmawiamy. Akurat są na takim etapie, że Chyba młodsza córka jest taka bardziej poszukująca, starsza gdzieś stanęła z boku i się przygląda temu wszystkiemu. Ja zresztą też ufam, że to musi się, nawet ta moja historia, tak przydługawo trochę opowiedziana, no jest dowodem na to, że to naprawdę musi się wydarzyć w każdym z nas. To, to musi wyniknąć z jakiejś potrzeby, z jakiejś takiego albo nawet ciekawości. Okej, okay, dobra, to no daj tą Biblię, chociaż zobaczę, czy to, co ta, ta dziewczyna tam mówi, z której to ma w ogóle jakieś tam przełożenie. Więc u mnie w domu też jest raczej taki klimat. Dziewczyny szukają, szparają, patrzą, też patrzą na świat dookoła, który ich otacza. Wiesz, ja też nie chcę powiedzieć, że. Ja dzięki temu albo dzięki niemu, że uwierzyłam i to, że staram się każdego dnia żyć takim życiem, to takim życiem żyję. Nadal upadam, nadal się przewracam i nadal jakby w wielu wypadkach pewnie jestem słabym wzorem do naśladowania, ale to również Pan Bóg przewidział gdzieś tam w tym w, w, w tworzeniu nas i, i tym, jak żyjemy tutaj. Nie? Więc... Dzieciaki są ochrzczone. Moje? Nie, 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 nie. Okay. Czyli jak poszukają swojej drogi, jak znajdą tą swoją drogę, to być może to jeszcze przed nimi. Wiesz co, ja jestem akurat. Um... I dzieciaki też właściwie, już nastolatki, dziewczyny. Tak, to już, to, już, to już dziewczyny. Wiesz co, ja akurat nie do końca chyba tak jestem za pan brat z tą ideą chrzczenia w ogóle niemowląt albo w ogóle dzieci, które nie do końca mają nawet nie tyle, że decyzje podejmują, tylko świadomość tego, co się dzieje. Ja byłam oszczona, pewnie rodzice to zrobili. Tak, byłam uszczona, jak byłam mała, ale. Ale ja też ufam, że, że, że jednak to wynika z jakiejś takiej świadomości, czym ten chrzest jest. Więc ja byłam chrzczona jako dorosły człowiek, wiedząc, że to był ten moment, kiedy ja po prostu poszłam pod wodę po to, żeby jakby narodzić się na nowo. To było związane z tym momentem, kiedy ja w swoim życiu podjąłam taką decyzję. I, i ja tak, taką gdzieś tam ta, taki kierunek w Biblii też widzę, więc to też dlatego ja jakby nie, nie naciskałam na to, żeby one nagle miały chrzest, którego nie rozumieją. Nie? A propos kościoła, bo to o Kościół, w sensie o religię, o politykę, ludzie najczęściej się kłócą, mhm. również i rodzice, wychowując swoje dzieci. Czy na tym polu w sensie religii nie było jakichś się z Michałem? Nie, ja myślę, że Michał z ciekawością przygląda się też i, 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 i wypytuje czasami o, o różne rzeczy. Sam chyba też jest taką poszukującą osobą. Ja, ja chyba byłam. Jedną z takich osób, może nie wiem czy pierwszych, ale która no właśnie dzięki temu, że ja z kolei nie miałam z tym kościołem takim tradycyjnym jakby zbyt dużo do czynienia i to też mi tak no tutaj niestety jakby mówię bez tych takich korzeni też niewiele wiedziałam i dla mnie wszystko co się, czego się dowiadywałam było takie nowe, świeże i, i, i mnie zachwycało. To myślę, że też Michał chyba myśmy mieli dosyć ciekawe rozmowy, bo dowiadywał się o pewnych rzeczach ode mnie, zupełnie, o których nie wiedział. Bo też nie wiem, no, Biblia naprawdę mówi o, o, o rzeczach, których się. Mimo tego, że wydawałoby się, że to już taka księga przez wszystkich prześwietlona, ale właśnie nie jest. Mam wrażenie, że jest wycałowana i na tej najwyższej półce, ale niewiele ludzi wie, co tam jest napisane. I to jest czasami w zupełnej sprzeczności do tego, co się dookoła dzieje, i to może być. Takim zainteresowaniem, a może tam coś jednak faktycznie ktoś jest więcej. Więc my najczęściej mieliśmy takie po prostu ciekawe dyskusje na ten, na ten okay. temat. Nie było jakichś takich tarć, albo gdzieś jakiś już tutaj. Koniec o Michale okay. <laughs> I też um, o siebie to nie, to o, o, o wierzę jeszcze nie. Pytanie chciałam ci zadać, no bo właśnie, cały czas przewidział się Michał, Michał, Michał i to jakoś tak się wszystkim też zakodowało, ale od popraw mnie, 12 lat, 15. masz. O, przepraszam, 10, 11 jedenastu w tym roku, tak, 11. 11. lat masz przecież, nie mogę powiedzieć, że nowego, ale no w sumie nowego, drugiego, drugiego drugiego, męża, który de facto z ich troje też był, był związany. I widzisz, jednak ten Michał cały czas jest. Mają kontakt z Michałem, w ogóle lubią się, rozmawiają czasami, czy tamten rozdział jest zamknięty? Nie, nie, rozmawiałem się. Mój mąż jest perkusistą, gra w różnych zespołach, ale faktycznie też i grał w ich troje, i teraz czasami mu się zdarzało jeszcze grać koncerty, które teraz grywamy, czy akustyczne, czy w jakichś takich różnych innych konfiguracjach. Więc myślę, że, że panowie sobie piątki przybijają i jakby gdzieś tam też znajdują wspólne tematy. Tutaj jest akurat bardzo tak po męsku i okay. bardzo, bardzo okej. Okay. Co odnalazłaś w tym drugim związku, w drugim małżeństwie dla siebie Ania? I jeszcze raz przepraszam? Co odnalazłaś w tym drugim związku, w drugim małżeństwie dla siebie? Um. Też takie chyba zdanie, które się albo inaczej tak, tak, taki klimat, że... że ta biedna żona, no i ten Michał, który taki jest niestabilny, więc jakby to na niego często spadało to, że to on jest ten, ten zły. Otóż, no nie, żeby zdrowy związek zbudować, nawet przyjacielski, to wymaga pracy z dwóch stron, ale też wiedzy takiej jakiejś merytorycznej. Cię, no nikt nas nie uczy, jak wychowywać nastolatki, no jest oczywiście teraz mnóstwo książek, ale nadal to są jakieś takie rzeczy, które ja kocham bardzo moich rodziców, ale mam czasami takie poczucie, że nie powiedzieli mi, jak to się robi, jak się buduje po prostu zdrowe małżeństwo. Przy... Za moich czasów w ogóle tego jakby o tym się mało rozmawiało, albo moich podglądaniu relacji moich rodziców. A teraz w tym drugim związku, z, w sensie z Michałem, moim mężem postanowiliśmy, że po prostu to my będziemy zbudujemy jakby taki swój dom. nie bardzo możemy czerpać właśnie z naszych, których się wychowywaliśmy, więc spróbujemy zbudować coś, co dla nas będzie działało. No, na pewno jest to o tyle łatwiejsze, że dla mojego męża też najważniejszą osobą w życiu jest Bóg. I jednak, ja nie umiem tego jakoś powiedzieć tak wiesz ładnie tak żeby to potem można było po prostu takie jedno zdanie gdzieś tam wysupłać ale, ale naprawdę jest to jest taki trójkąt który, który naprawdę przynosi no, dobre owoce Nie umiem tego tak jakoś nazwać słowami żeby w punktach wyliczyć ale jest coś takiego że, że oboje mamy te same przekonania o tym że Stawianie potrzeb tej drugiej osoby jest ważniejsze. Czasami schowanie dumy w kieszeń. To są takie rzeczy, które niby każdy z nas wie, ale jak przychodzi do tego, do takiego momentu, kiedy musimy to zrobić, to nam się wtedy wyświetla to wszystko, co dzisiaj świat mówi. Ty jesteś najważniejszy, ty ciśnij, to ty, twoje potrzeby są najważniejsze. I, i tak i nie, <laughs> nie wiem, czy wiesz, co chcę powiedzieć, są różne sytuacje po prostu. A a ja nie do końca jestem fanką dzisiejszej tego stawiania, takiego, wiesz, takiego humanizmu w najczystszej, najczystszej postaci, człowiek w środku, centrum wszechświata. No, no kurczę, nie do końca. Przynajmniej jak ja postawiłam siebie w centrum wszechświata, to to w ogóle nie przyniosło nic dobrego. Się wszystko rozwaliło. Trochę tak, więc jakby ta, ta, taki zdrowy balans, dlatego ja tak mówię o tym trójkącie, jak gdzieś tu jest Pan Bóg, a tu my jesteśmy oboje, to. Idąc do niego tak naprawdę zbliżamy się też do siebie. No, tak graficznie to mi chyba naj, naj, najprościej wychodzi. I to naprawdę mieliśmy już różne trudniejsze sytuacje i, i gdzieś tam takie wyzwania nawet takie nazwałabym to słowem na kajak kryzys. Aha. Ale to jest też normalne, bo jesteśmy normalnymi ludźmi. Ja myślę, że to czego ja się uczę z mojej relacji z Panem Bogiem z kolei, to żeby ściągać z siebie maski i, i takiego wiesz udawania nawet czasami sama przed sobą, że ja muszę być jakaś lepsza, jakaś taka fajniejsza albo lepiej się pokazać z tego profilu. No, no nie, no daleko mi naprawdę, ja sobie czasami myślę, że to dlatego Pan Bóg tak jakoś zabiega o mnie, no bo ja jestem z tych takich bardziej beznadziejnych przypadków i to o to tylko w tym chodzi, a nie, że nagle się jakaś taka trafiła święta Anna, wiesz, która no po prostu <laughs> jakoś jak lepiej to kąsa, no w ogóle nie. Ja myślę, że bez niego to by w ogóle prawdopodobnie nie było, więc podobnie, pod, podobnie ma mój, mój mąż i. Siedem no i lat przeżyliście razem. Po siedmiu latach ponoć jest najwyższy, największy, jeden z większych kryzysów, więc zapewne jeszcze wiele lat przed wami no. wiesz. Tak, no jak, się, jak, jak się gdzieś tam zdecyduje, że, że rozstanie nie jest po prostu opcją, że nie bierzemy tego pod uwagę. No, spróbujmy zrobić chociażby tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak to jest być wiernym, nie mówię sobie w takich kwestiach innych osób trzecich, tylko po prostu wiernym tego, co sobie postanowiliśmy, że jednak bez względu na to, czy w kościele, czy, 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 czy w mniejszym, większym ślubie, czy na lodowcu, czy w Las Vegas, czy gdziekolwiek, naprawdę potraktujemy to poważnie, tak jak, taki wiesz, trochę... bałaś się tego? Bałaś się drugiego, znaczy po raz drugi wyjść za mąż, to bo raz się człowiek sparzył. Tak, tak. I ja mówię trochę w innych okolicznościach, jakby i z innymi rzeczami w głowie. Naprawdę uwierzyłam w to i zaufam, że jeżeli yy, i dopóki Pan Bóg będzie w, naszym, w naszej relacji gdzieś tam ważny i to, co on mówi na temat nas i, i to, w jaki sposób on gdzieś tam uczy budowania tego, to przetrwamy. Jeżeli nie, przyznam Ci się szczerze, mimo tego, że uwielbiam mojego męża. To jest mój najlepszy przyjaciel. Ja po prostu, że w tych kryzysach właśnie to, to chyba ta. To nam, nas ratowało, że żebyśmy siedzieli potem na siebie obrażeni, jak dzieciaki z tego, ale z, z podwórka, gdzieś tam z piaskownicy. ale to, że się po prostu lubimy, jakoś tak wiesz, zwyciężało i naprawdę pokonywało wiele jakichś takich rzeczy, gdzie być może po ludzku, jakbyśmy o tym tak teraz miały okazję porozmawiać, to może byś powiedziała: Kurcze, ja nie wiem, czy ja bym była w stanie na przykład to zrobić, albo, albo czy na miejscu Twojego marzeniem bym była w stanie to wybaczyć, czy coś. A jednak to wszystko się wiesz, zadziało, więc. Yy, więc no ja ciągle będę, będę się jednak trzymać tego, że, 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 że po pierwsze to Bóg, a po drugie, no po ludzku ja mam coś tam z tą głową, wiesz, że <laughs> trzeba bym się, że znowu bym jakiś tam fikołka zrobiła, nie w tą stronę, co, co trzeba. Trochę tak z przymrużeniem. Yy, to niech cię ten mąż trzyma. Trzyma, <laughs> mąż tak, tak, i wiara. Pięknie ci Aniu, dziękuję. Ja ci dziękuję. I koncertów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.